W spotkaniu w Centrum Usług i Profilaktyki Zdrowotnej Przedwiośnie wzięli udział przedstawiciele organizacji pozarządowych, których zadaniem statutowym jest działanie na rzecz ochrony zdrowia. Celem seminarium było wskazanie możliwości, jakie dają zewnętrzne fundusze przeznaczone na inicjatywy społeczne. Chcemy pokazać, że w najbliższych dniach zostaną uruchomione i część jest już uruchomionych dużo środków z różnych funduszy, m.in. norweskie, ale nie tylko, i możemy pozyskać dużo środków finansowych na nasz teren. Są to środki finansowe przeznaczone na kilka programów, m.in. na programy i sprzętowe, ale i programy wyrównujące szanse zdrowotne między na przykład wsią a miastem. Wszyscy wiemy o tym, że bardzo przyjemnie jest działać w stowarzyszeniach. Bardzo przyjemnie mieć wokół siebie takie osoby, które są sprawne organizacyjnie, ale czasy nastały chyba niestety w wielu przypadkach takie, że bez pieniądza, a w szczególności sporego pieniądza, ani rusz dalej. Dlatego też wszelkiego rodzaju wiedza w tym zakresie jest niezbędna, szkolenia są potrzebne, a przede wszystkim w tym kontekście uświadomienie sobie, w jaki sposób fundusze pozyskiwać możemy, jak je wydawać i jak z nich się rozliczać, bo to jest też bardzo istotne. Spotkanie było także okazją do określenia ram współpracy i działania w ramach Karkonoskiego Forum Inicjatyw Zdrowotnych, które skupiać będzie organizacje i instytucje zajmujące się ochroną i promocją zdrowia. Podjęcie działań w ramach forum byłoby także korzystniejsze z punktu widzenia aplikowania o fundusze zewnętrzne. Pierwsza pomoc jest bardzo istotna. Możemy dzisiaj powiedzieć, że list intencyjny podpisało większość organizacji zaproszonych i powstaje Karkonoskie Forum Inicjatyw Zdrowotnych, czyli można powiedzieć, że wszystkie organizacje, którym leży na sercu, które mają w celach statutowych wpisane ochrona zdrowia, jak połączą siły, to zrealizują fantastyczne programy profilaktyki dla mieszkańców Kotliny Jeleniogórskiej i subregionu Legnicko-Jeleniogórskiego przynajmniej. Spotkanie odbyło się w ramach przedsięwzięcia Europejski Rok Obywateli.